Zawodowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Witam serdecznie na strajku ostrzegawczym dwugodzinnym w dniu dzisiejszym. Chciałam na wstępie poinformować w celu organizacyjnym, że z Komitetu Strajkowego Grażyna Kuczyńska odbiera telefony z oddziałów. W razie interwencji nagłych medycznych powiadomimy przez megafon, które oddziały są niezbędne na oddziałach. Które pielęgniarki, położne i inni pracownicy są niezbędni na oddziałach. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj dlatego, że niestety zarząd spółki Regionalne Centrum Zdrowia, jak również właściciel spółki, starostwo powiatowe, nie podjęło z nami porozumienia w sprawie rozwiązania tego konfliktu sporu zbiorowego. Przypomnę, że spór zbiorowy dotyczy uchylenia jako nieprawidłowo wprowadzonych regulaminów wynagradzania i pracy w Regionalnym Centrum Zdrowia z naruszeniem praw związkowych, ustawy o związkach zawodowych. Te regulaminy zostały wprowadzone 29 września, na dwa dni przed przejęciem pracowników, przez grupę podatkową 24 osoby, które uprowadziły do tego na piśmie tak zwanego przedstawiciela załogi. My się z tym nie zgadzamy, ponieważ te regulaminy zabierają pracownikom Regionalnego Centrum Zdrowia wszelkie przywileje, to znaczy płace nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, są to jeszcze odprawy emerytalno-rentowe. To są przywileje, które zgodnie z regulaminem wynagradzania są należne dla pracowników, a które zostaną w tej chwili odebrane poprzez wprowadzenie tych regulaminów. Jeżeli Państwo chcecie, możemy rozmawiać przez megafon. Nie wiem, jak. Czy mam mówić przez megafon, czy to jest megafon? Może ja powiem, o co chodzi tak pokrótce, bo tu chodzi o wycofanie tego regulaminu, który został wprowadzony przez 24 osoby i my zaczęliśmy spór zbiorowy dotyczący wprowadzenia tego regulaminu i przez 9 miesięcy negocjowaliśmy i właściwie jesteśmy w punkcie wyjścia. Starosta nam zaproponował spotkanie, byliśmy u starosty, rozmawialiśmy, zaproponował nam przedłużenie paktu socjalnego do końca roku. A później na następnym spotkaniu